Także. Słuchajcie, lecimy teraz na w takim razie Quellak. To będzie jedyne podejście na tym streamie. Zobaczymy, jak mi tutaj w takim razie wyjdzie. No i tutaj mam. A, jeszcze o tobie zapomniałem, Lautryku. No właśnie, się nie znamy chyba. Ciekawe dlaczego, nie? Gin! Ale on jest głupi. Dobra, czytajmy grę. Wejdźmy na Lorda Demura. No i mamy itemki. Mamy pierścień przychylności, czyli mamy zwiększenie życia. I to nawet w całkiem przyjemny sposób, jak widzicie, zwiększenie życia. Dobra, chodźmy teraz sobie tutaj usiąść do tego ogniska może. Best ring in the game. No, to jest naprawdę genialny pierścień. Ja naprawdę zawsze z nim po prostu chodzę. Magicka będzie po Quellak, tak. Igor dobrze mówi tutaj. Demo najlepsze streamy, gra leci, a on się. Ja pierdolę. Nie trafiłeś. Ja przy pierwszym podejściu do Dark Souls 1 nie zabiłem go, bo chciałem przejść tą całą ścieżkę fabularną z nim. A no tak, ta fabuła z nim. Gdzie lezę? A nie, dobrze idę. Ścieżka fabularna z Lautrakiem jest fajna, jak on tam się w Anor Londo pokazuje i tak dalej, ale nie spoiluję, bo ja tego chyba nigdy nie pokazywałem w ogóle, dlatego tak nie będę temu też opowiadał. Tak się złożyło, że jakoś nigdy tej ścieżki z nim nie pokazałem, no bo to nam niszczy tych NPC, nam psuje ognisko w Firelink i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, nie pokazywałem, bo nigdy nie chciałem, żeby mi ktoś tutaj tam pozabierał tego typu rzeczy. Dobra, to może sobie puścimy na górę teraz w ten sposób. Na ewentualne kolejne podejście na Quellak, które oczywiście będą na następnym streamie najprawdopodobniej, bo widzę, że wam się podoba Dark Souls 1 na live'ie, więc czemu by sobie w to nie pograć następnym razem na początku znowu? A tak tylko powiem, że dzisiaj będzie teraz Magicka, następnie będzie Skill, a jeśli czas pozwoli i chęci, to będzie jeszcze CSGO na koniec, tak dla rozluźnienia i na zakończenie dzisiejszego live'a, ale CS-a jeszcze nie obiecuję. Może, to jest takie może, nie? Te gry, które wcześniej wymieniłem, to są na pewno. Czyli teraz co? Teraz Quellak w takim razie. No, kiedy był Quellak? Teraz właśnie, idziemy na nim sobie. Moja rada tak bardzo częstowana. Ja przy pierwszym podejściu do Dark Souls 1 nie zabiłem go, bo chciałem przejść tą całą ścieżkę. Aha, dobra, to już czytaliśmy. To kierujemy Demura do Golda 3. Nie, no ja już do czwórki wchodzę za chwilę pewnie. Jeszcze jeden win i pewnie tam będzie awansik. w ogóle nigdy nie otwierałem skrzynek w CS-ie i powiem wam, że raczej się na to nie zanosi, żebym otwierał, bo tam ktoś się mnie kiedyś pytał, czy na streamie zrobi opening tych skrzynek. Nie, no raczej nie, bo to szkoda mi kasy na jakieś skrzynki, gdzie by mi jakieś tam UMP wypadało najsłabsze i tak dalej, które będzie warte 5 centów, nie? Więc no, po prostu szkoda trochę na to fundusze. O Jezu. Ty częściej giniesz tej, zdychasz tej Magicce niż Dark Souls wyzwanie. No, coś w tym jest, niestety. Smutne, ale prawdziwe. Zrób opening w Soulsach. I tak myślę, że muszę sobie ustawić te środki lecznicze. A ten ogień, który po prostu nie wygląda jak ogień. Dobra, bierzemy. O ja pierdzielę, coś tam nie spadło. Ale chyba się zabiło. Tak, zabiło się. Świetnie! Słuchajcie, nawet jakbym chciał wiele podejść robić, to mogę tylko jedno. Bo nie pozwolą mi na to moje kępki. I słuchajcie, teraz jest pytanie za 100 punktów. Czy ognisko? Ale teraz proszę serio, bo jak mnie oszukacie, to nie będę miał jak dojść do bossa. Czy ognisko jest na prawo, czy na lewo? Odtąd. Na lewo chyba, co? Dajcie znać. Proszę, 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 napiszcie. O. A, już wiem, po co się tak skacze na schodach, żeby móc takiego insekta na przykład trafić, nie? W lewo, dobra. Dzięki bardzo, to lecimy, bo już naprawdę tego nie pamiętam. Ta, w prawo, jasne. Zaraz się okaże, że ci mówili, że na lewo trollowali. Dobra, gin. Gin, umieraj. Poczwaro. Prosto i w lewo. No, tu jest ognisko. Dobra, dzięki bardzo wszystkim, którzy napisali, że w lewo. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem sobie nie zdobyć może. Nie, nie będziemy teraz tej duszy Soulkeepera sobie zbierali.
Więc słuchajcie. Lecimy sobie na Quellak. Oczywiście nie będę się leczyć, więc stracę po drodze. Z tej trucizny nie będę się leczyć, więc pewnie stracę po drodze troszeczkę tych moich estusów. Znaczy, w Blighttown jest ognisko? Takie dziwne, nie, Igor? W ogóle nigdy nie było tej ogniska przecież, ani jednego. Jezus Maria! Daleko pobiegliście za mną? Jezu, te grubasy z kamieniami! Spadaj! No. Dobra, gdzie tutaj teraz było wejście do tego kokonu? A, słuchajcie, a propos tych pająków. Chciałbym powiedzieć, a propos spiderów, tarantul i innych ptaszników. To mam do was takie pytanko. Bo w poniedziałek do mnie przychodzi mój nowy ptasznik. I gdzieś tam mnie się pytaliście, żebym pokazał jakieś karmienie, jakiś filmik z tego ptasznika. To dajcie znać, czy byście byli zainteresowani czymś takim, abym pokazał takiego pająka na filmie, bo pamiętam, że mnie kiedyś pytaliście się, czy jesteście dalej zainteresowani. Jeśli tak, to mogę pokazać moją Freję 2.0, jak ktoś tutaj powiedział. A my tymczasem wejdźmy sobie na kolejnego pajączka i obejrzyjmy cutscenkę. Okej, okay, oto Quellak, Wiedźma Chaosu. Nie, aż takiego. A widzę, że jesteście zainteresowani takim filmikiem. Nie, aż takiego wielkiego ptasznika nie będę miał. O kurde. Pamiętam jej ataków, choć wiem, że ona jest taka kurde do zabicia w sumie za pierwszym razem, nie? Jak się ma trochę skilla i się pamięta te ataki. Najgorsza ta obszarówka jest. Jest najgorszy atak na świecie u niej. To tam jeszcze da się przeżyć. No właśnie. Jak ja przeżyłem w ogóle bycie w lawie, nie? Tego nie rozumiem. Jeszcze raz. Nie, tylko żeby nie było. Obszarówka! Dobrze, pamiętałem. Ale śmiesznie małe obrażenia jej zadaje, naprawdę. To jest przykre. Jakbym zabije, to będzie niesamowite. A, lawa. Myślałem, że przerówa. Jezu, na boki tak tą lawą musisz tutaj też pluć. Oj. Myślałem znowu, że obszarówka będzie. Naprawdę? To będzie głupie, ale może bombą w niego rzucę. Nic jej nie robi absolutnie. Tak wiem, że on jest pająkiem, który jest odporny raczej na ogień, ale chciałem spróbować tego. No chodź tutaj. Quellak. Ale nie aż tak! Bardzo ostro. Nie! O kurde. Obszarówka? Nie? Zadaje śmiesznie małe obrażenia. O, ale nieładnie przesunęła. Kurde! Nie. Ja pierdziele. W ostatniej chwili. On nadużywa tego ataku. Znaczy ten pająk paskudny tego nadużywa.
Lawa. Niech podejdzie tutaj może. Pięknie. Dobrze. A znowu pomyliło mi się. Ho, niezła próba. Jest tyle tej lawy, że po prostu nie ogarniam. Jezu, leżę w lawie. Nic mi się z tym nie stało przez to. W końcu. Podejdź trochę do mnie. Wow. Ładne obrażenia. Jezu, nie trafiłem. Proszę o regenerację staminy szybszą. Super. O, lawa, nie? Dokładnie. Nie no, tu nie ma jak z nią walczyć, musisz podejść. Nemur, zginiesz. Zobaczymy. Znowu. Teraz najbardziej chamska by była obszarówka. O ja pierdolę. Po tym podejściu zmieniamy grę. Wiem, że się przeciągnęło. Obszarówka. Bo ona go pogłaskała po oku i on się wkurzy i wybuch teraz. Tak jest, ten epicki! Zabiłem Quelak za pierwszym razem! Fantastycznie! A dusza Quelak jest moja. Bliźniacze człowieczeństwo też. No i chodźmy sobie dalej. Zaraz kończymy w takim razie, tylko dojdę sobie do ogniska, żebym mógł sobie spokojnie wyłączyć. No. Zaciąłem się, bo czytałem, co tam było na czacie. Ta, zabijemy sobie w dzwon, lecimy do ogniska i kończymy w takim razie na dzisiaj Dark Souls 1, więc zabijmy sobie w to. Ten dzwon. Będzie kolejna cutscenka, znowu się wyciszę. Dzięki bardzo, Wolverine. Cieszę się, że przeżyłeś te emocje razem ze mną, bo to było coś naprawdę niesamowitego. Ja tutaj nie pa ja tak patrzyłem kątem oka na czat, co się tutaj działo. Po prostu skupiałem się tak, żeby go ją pokonać i go właściwie też w pewnym stopniu. No i się udało w końcu. Jest oczywiście ta winda tam do przymierza. I tak, teraz będzie Magicka. Zaraz zaczynamy Magicka w takim razie. Czy będzie Counter Strike? Będzie, jeśli po prostu szybko ogramy te inne gry. Jeśli po prostu będę miał wielką ochotę, to wtedy będzie, ale najpierw będzie skill. Oczywiście, skill jest na samym końcu jakby tego streama, a jeśli po prostu jeszcze starczy czasu i ochoty, to jeszcze się pojawi wtedy Counter Strike. Słuchajcie, ja teraz dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za uwagę, którzy to oglądali na YouTubie, bo mam nadzieję, że to się pojawi na tym właśnie, na playliście archiwum stream. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do oceny materiału, do komentowania i do obecności na kolejnych live'ach. Trzymajcie się, na razie, pa pa!